Piotr Niedzielski po wygranym pojedynku na Babylon MMA 4. Gratuluję tego zwycięstwa, zwłaszcza, że no, z lokalnym bohaterem, no, to było chyba coś takiego wyjątkowego, bo miałeś przeciwko sobie, no, po prostu tłumy tak naprawdę na hali, a udało się ostatecznie. Tak, udało się, bardzo się z tego cieszę. Przede wszystkim chciałbym podziękować organizatorowi gali, który no, dał szansę mi się zmierzenia z tak dobrym i mocnym przeciwnikiem. No, dzięki Bogu wygrałem. Bardzo się z tego cieszę. No i nie, co, będę świętował, żar pizzę i pił piwo. Marcin Różalski akurat powiedział jakiś czas temu, że Mańkut na Mańkuta to, znaczy to jest ogólnie taka zasada, że często wychodzą nudne pojedynki, ale tutaj zero nudy. Znaczy ogólnie czaiłem się na zejście w nogi, ponieważ on miał przednią nogę z przodu. Czaiłem się, ale mi się wydawało, że Mateusz widział, że się czaję i dlatego tak naprawdę nawet nie było jednej próby zejścia do nogi. Udało mi się wygrać tą walkę w stójce, no i pasuje, bardzo się z tego cieszę. Z jego strony było chyba kilka prób zejścia do nogi, ale wydaje mi się, że w ogóle zagrożenia w tej płaszczyźnie nie było. No nie było, dużo robimy obron na nogi, także wywodzę się z zapasów, także bardzo twardo stoję na nogach, także no, ciężko mnie obalić. No, a zwłaszcza jak jeszcze panuję nad oddechem, jestem skoncentrowany i nie brakuje mi sił tak naprawdę, bo co innego jak zawodnik jest zmęczony przez kocioł w walce, a tak naprawdę przez całą walkę panowałem nad oddechem, byłem skoncentrowany, no i no, nie udało mu się mnie wywrócić. Czułeś, że to kopnięcie weszło dobrze mu tam na korpus? No, jak zobaczyłem, że już się kładzie, także no, poczułem krew i poszedłem za ciosem. Dobrze ci się walczyło w tej kategorii 77 kg, teraz planujesz tu zostać, czy jednak do 70 wracasz? Znaczy, no generalnie ten start w 77 był tak naprawdę spontaniczny. Akurat, no myślę, że fajnie, że nie zbijałem wagi, bo wcześniej jak zbiję się na 77, to mam dwie walki. Najpierw walka ze sobą i ze zrobieniem odpowiedniej ilości kilogramów, a druga walka to jest w oktagonie. Także tym razem w ogóle tak naprawdę nie zjadłem kolacji i śniadania i miałem wagę, ponieważ na co dzień ważę tak 79-80 kilo. Także te 2-3 kilo to tak naprawdę to jest nic. A czy zostanę? No nie, raczej nie, ponieważ większość zawodników w kategorii 77 zbija z 90 kilo, są o wiele więksi. Akurat Mateusz Zawadzki nie jest na tyle, nie wiem czy był cięższy, może był coś takiego jak ja, ale no, większość zawodników 77 jest dużo większa. Także jak miałbym się bić z takim chłopem 90-kilowym, to jest to znaczna różnica. Tu Mateusz akurat mi przypasował, nie było tak naprawdę takiej dużej różnicy wagi, ale no... No raczej zostanę w 77, będę się męczył i robił dwie walki. No i zwycięstwo również twojego kolegi Poznański, dzisiaj jakie zwycięstwo, bo Michał Pietrzak również zwyciężył, także też na pewno cieszy, podwójne zwycięstwo. Tak, jak najbardziej, fajnie, że Michał wygrał, fajnie, że ja wygrałem, fajny wyjazd. Jutro jak się wyśpimy, lecimy na KSW do chłopaków, bo Łukasz Rajewski się bije i tam chłopacy kibicować chłopakom. Także no co, dzisiaj nażrę się, wypiję z 2-3 piwka, pójdę spać i jutro lecimy do Trójmiasta. A jeszcze takie jedno pytanie. Przed samą walką Mateusz Zawadzki skomentował, że jesteś troszeczkę na słabszym poziomie niż Mateusz Gamrot. Jak skomentujesz jego słowa? Czy przystrzępiłeś mu nosa trochę tą walką? Widziałem, słyszałem ten wywiad. No ogólnie miał trochę w tym racji, ponieważ Mateusz Gamrot jest przekotem, jak każdy to wie. Jest, no jest mega mocny, też z nim dużo, no, trenuję z nim od wielu lat, także wiem, że jest mega mocny, ale ja staram się ścigać tych najmocniejszych, staram się bić z jak najlepszymi zawodnikami po to, żeby się piąć w górę. Nie chcę brać leszczy i obijać leszczy i robić sobie rekord, tylko fajnie jak wyszła, jak dostałem propozycję walki z Mateuszem Zawadzkim, bez zawahania ją wziąłem, ponieważ chcę się bić z jak najlepszymi. I jeszcze raz dziękuję Tomaszowi Babilońskiemu za to, że dał mi szansę właśnie w tej organizacji, żeby zrobić dobrą walkę i bardzo się z tego cieszę. Tą organizacją jakiś dalszy kontrakt wiążesz? Podobało ci się bardzo tutaj? Gala, super. W ogóle Ełk, piękne miasto. Jeżeli chodzi o organizacyjne sprawy, rewelacja. Czułem się typowo mega, mega pełna profeska. Także fajnie, no na razie to był mam kontrakt na tą jedną walkę. Myślę, że po wygranej w drugiej rundzie nad Mateuszem Zawadzkim, nie wiem, no mam nadzieję, że dostanę jakiś długoterminowy kontrakt, ponieważ zależy mi na związaniu się z jedną organizacją.
dlatego, żeby mieć ciąg walk, żebym wiedział na przykład, że mogę zrobić 2-3 walki w roku, zaplanować sobie cały rok, no i na przykład wiem, kiedy mogę sobie pojechać na wakacje i na przykład pozwolić sobie na jakieś przyjemności, bo tak, no, to tyle. Chciałbyś komuś podziękować na sam koniec swoim sponsorom? Tak, chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim tutaj zgromadzonym ludziom, którzy dla mnie przyjechali. Słyszałem ich doping, nie było ich wiele, na pewno od Mateusza była większa ekipa, ale u mnie była mała grupa, ale hałaśliwa, także im bardzo dziękuję. Dziękuję też moim sponsorom. Nie chcę ich wszystkich wymieniać, bo nie chcę nikogo pominąć. Także bardzo dziękuję wszystkim moim sponsorom, dzięki którym mogę trenować, mogę się rozwijać, mogę spełniać swoje marzenia tak naprawdę. Chciałbym też podziękować bardzo Bartoszowi Jezierskiemu z Czerwonego Smoka. Przyjechał tutaj z nami, miał dużo swoich spraw, ale jednak poświęcił swój czas dla nas. No super wyjazd, fajnie się nami zaopiekował, także bardzo im wszystkim za to dziękuję.